Jeśli chodzi o parkowanie, o którym mówił pan radny Raszkiewicz i w innych głosach też. Mazur, przepraszam, Mazur Kielce, to nie. To jest taka prawda, że my w obecnym okresie na terenie naszego miasta nie możemy narzekać na ilość miejsc do parkowania. Bo, proszę Państwa, otworzył się plac pomiędzy ulicą Pułaskiego a Sienkiewicza. To jest kilka tysięcy metrów, gdzie tam praktycznie można by zmieścić wszystkie samochody z całego miasta. I co więcej, ten teren się przyjął. Tam codziennie staje kilkaset samochodów. No i myślę, że on dobrze ludziom służy, bo z tego miejsca jest dokładnie do wszystkich instytucji, łącznie ze szpitalem, z pogotowiem i z innymi instytucjami, urzędami, 5 minut drogi. Także to jest naprawdę komfort. Drugi parking o wiele się uwolnił po wyprowadzeniu się sądu na ulicę Kazimierzowską. Praktycznie ja jestem na bieżąco, bo tam na co dzień przechodzę i mieszkam tam obok. Tam zawsze są miejsca wolne do parkowania, a to też jest 5 minut drogi do urzędu i do wszystkich, załóżmy, sklepów i instytucji. Także to są dobre takie warunki. No, poza tym to no, wszędzie, gdzie było to możliwe, dopuściliśmy parkowanie na chodnikach. Tak, żeby pogodzić jakiś kompromis zrobić dla pieszych i dla parkujących. Jeśli chodzi o parkingi przy kolei, to proszę Państwa, te tereny, które nabyliśmy od kolei, po tych rozebranych halach, po hali wachlarzowej, po hali żółtej, po tej hali przy ulicy Partyzantów, w tej chwili myślę, że są w stanie pomieścić też samochody, szczególnie tych osób, które dojeżdżają do pracy do Warszawy. I z chwilą, kiedy powstał tam tunel pod torami dla pieszych, jest to doskonałe miejsce do parkowania i wykorzystywane jest przez mieszkańców naszego miasta i regionu. Dalsza sprawa to odzyskaliśmy praktycznie teren po torowiskach, tak zwany teren po torowiskach przy ulicy Kolejowej. W tej chwili jeszcze nie ma zwyczaju zostawiania tam samochodów, ale ja podkreślam, że to jest też odległość od wejścia do dworca, no, maksimum 5 minut. To jak na parking w mieście, to jest odległość bardzo, bardzo dobra. Także myślę, że są nawyki wśród mieszkańców, że każdy chciałby podjechać pod drzwi, ale tak się nie da. Przy tej ilości samochodów, jaka jest w mieście, no te 5 minut to trzeba pokonać, żeby dotrzeć do celu, do którym chce się załatwić sprawę. Świetnie sprawdza się też strefa parkowania przy urzędzie. Praktycznie też w każdej chwili znajdzie się tutaj miejsce na zaparkowanie samochodu, na załatwienie sprawy i na powrót. Także, ale nie widzę też tu potrzeby rozszerzania tej strefy, bo w Śródmieściu naprawdę mamy tych miejsc parkingowych dużo. No jest jeszcze parking pomiędzy kinem a szpitalem. To myślę, że tutaj siedzę mogą sobie powiedzieć, że są w dobrej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o